Trzy nieoczywiste zastosowania suplementów z omega-3. Numer 3 Cię zaskoczy. Numer 1. Kwasy tłuszczowe omega-3 skutecznie obniżają stężenie trójglicerydów. Jednak jednym z najczęstszych powtarzanych mitów jest to, że kwasy tłuszczowe omega-3 obniżają cholesterol czy też cholesterol LDL. Jednak ten wpływ jest praktycznie zerowy. Numer 2. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą działać przeciwdepresyjnie, szczególnie w większych dawkach. Prawdopodobnie jest to związane z przeciwzapalnym działaniem kwasu eicosapentaenowego. I numer 3. Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą być ergogenikiem oraz wspierać budowanie masy mięśniowej. Kwasy tłuszczowe omega-3 przed treningiem mogą poprawiać transport tlenu, ale dodatkowo hamują one katabolizm białek mięśniowych. Takie działanie wykazano przede wszystkim na osobach z różnego rodzaju kontuzjami, gdzie suplementacja omega-3 powodowała, że te osoby lepiej utrzymywały masę mięśniową. I tak naprawdę nie udowodniono bezpośredniego wpływu kwasów tłuszczowych omega-3 na hipertrofię, jednak hamowanie katabolizmu będzie wspierać budowanie masy mięśniowej, ponieważ u nas zawsze zachodzi katabolizm oraz anabolizm, a jeżeli chcemy budować masę mięśniową, to chcemy hamować katabolizm, a aktywować anabolizm. A po więcej ciekawostek związanych ze zdrowiem czy suplementacją, zapraszam do obserwacji tego profilu.